Głównym celem naszej wizyty w tym domu dziecka było doprowadzenie okablowania z miejsca rozdzielni do jednego z pomieszczeń. Po prostu w tym pomieszczeniu dom dziecka stracił możliwość oglądania telewizji, ponieważ firma, która wymieniała drzwi, przecięła kabel, który tam szedł. W tej instalacji są w zasadzie trzy problemy. Pierwszy problem to jest klatkowanie raz na jakiś czas na multipleksie trzecim. Wiemy dobrze, że to jest kwestia echa. Drugi problem to jest okablowanie, które już nadaje się do wymiany, bo jeszcze nie jest spękane, ale już jak się je chwyta, to już pęka. I trzeci problem jest taki, że firma uszkodziła kabel, który prowadził do jednego z pokojów. W związku z tym w tym pokoju nie ma telewizji. Nie robiłem tego sam, robiliśmy to razem w trójkę. Był ze mną Sebastian, był ze mną Daniel. Panowie, serdeczne dzięki. Wszystkie te, moi drodzy, elementy, które tam zostały zużyte, które zostały zamontowane nowe, jak i praca moja, Daniela i Sebastiana, za tą pracę dom dziecka nic nie zapłacił. Czyli standardowo, tak jak w tytule filmu, gratis to gratis. Zestaw antenowy znajduje się na dość wysokim stalowym maszcie. Przymocowany jest on do elewacji budynku, a w skład zestawu wchodzi antena telewizyjna oraz nieużywana już antena radiowa. Podział na dwa telewizory zrealizowany jest za pomocą wzmacniacza budynkowego. To taki popularny Alcat. Model 215 ma możliwość wypuszczenia 12 V. W naszym przypadku ten wzmacniacz dodatkowo zasila przedwzmacniacz w antenie telewizyjnej. Zakłócenia były na kanale 27, to jest akurat multiplex trzeci, pomiar 86 dB na mikrowolt, siła sygnału, niestety mer tylko 23. Plansza echa pokazuje dość wysokie poziomy, które oscylują w okolicy minus 2 dB. Wszystkie pozostałe multiplexy sygnały są rewelacyjne. Jeden z widzów wysłał mi miernik sygnału. Zobaczcie, jakie są przekomania na tym urządzeniu. Siła sygnału jest o 15 dB niższa niż na mierniku rower. Wymieniamy okablowanie, robimy konserwację tej instalacji. Zobaczymy tego Alcada. On ma włączone zasilanie, więc zasila tego telewesza. To jest 215 z możliwością puszczenia 12 V. Żeby przejrzeć wszystkie anteny, najwygodniej będzie zdemontować cały maszt. Nakrętki i śruby dość łatwo się odkręciły, a po chwili do wszystkich elementów mamy już bezproblemowy dostęp. Antena naziemna to telewesz, ale to nie jest najnowszy telewesz, to jest taka starsza wersja HD Boss. Jest antena, która przenosi pasmo UHF, to znaczy kanały od 20 do 69. Patrz pan, jaka konserwacja. O kurczę, ale mokro, mokro, nie? Woda wlecie, nie wlecie. Się mokro, bo się robi... Wilgoć, kondensuje się, nie? Czy tak. Nie? Antenę radiową i telewizyjną sumowała trzypasmowa zwrotnica, również marki Telewesz. Interesuje nas tylko pasmo UHF, dlatego ta zwrotnica nie będzie nam już do niczego potrzebna. Elementy montażowe po latach pracy pokryły się warstwą korozji. Wiem to z doświadczenia, że jest to tylko cienka warstwa. Ze spokojem da się coś z tym zrobić bardzo tanim kosztem. Ale tu nie jest pękany, nic nie. Uj. 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 Nie odpadły te reflektory. Trochę jest wyblaknięty, ale to jest normalne. Tak jak widać, zmocowania warstwa rdzy została usunięta mechanicznie. Starą klorynką akurat się nie musiałem zajmować. Miałem w samochodzie nówka, cewka, ocynk ogniowy. Idealnie się tu sprawdzi. Stare nakrętki zostały wymienione na inox, jak również śruby mocujące reflektor anteny. Daniel zajął się usunięciem luźnych elementów z masztu. Następnie poszła warstwa Hammerite o telewyszowym zabarwieniu. Sebastian w tym czasie zajmował się starym okablowaniem.
Do tej części okablowania wewnątrz budynku niestety nie mieliśmy dostępu, natomiast udało się wyciągnąć z otworu około 30 cm kabla. Część zewnętrzna na szczęście nie zdążyła jeszcze spękać i zdążyliśmy, można powiedzieć, w sam raz. Nowe okablowanie kładziemy w miejscu starego, niestety kabel od miejsca podziału cofa się z powrotem na zewnątrz i łączy się z tym starym kablem prowadzącym do jednego z dwóch telewizorów. No tak już ta instalacja jest skonstruowana, być może przy ocieplaniu w przyszłości coś tu się da przerobić, czas oczywiście pokaże. Korzystając z niepowtarzalnej okazji, mogliśmy sobie porównać różne urządzenia pomiarowe, zwane miernikami sygnału. Ustawiamy antenę w kierunku nadajnika w śremie, czyli tak samo jak była wcześniej, i patrzymy na pomiary. Siła sygnału też jest trochę niższa, chociaż w miarę powiedzmy trafiona. No tu jest, też nie ma, tu jest, no to jest taki tuner, nie? Ale no numer to jest 17 i teraz co byś z takim merem zrobił? Byś powiedział sobie, kurde, trzeba antenę zmieniać, trzeba kombinować. Ale on mocno zaniża w takim bądź razie. A widzisz, ten zaniża na przykład siłę, a mer pokazuje dobrze, a ten znowu zaniża mer, a siłę pokazuje. Że pokazuje mer za mały, jak ja już go kupiłem, to mówię, kurde, chyba za mały mer to pokazuje. Tylko do czego to porównać teraz? Nie? No. Zerknijcie sobie na wskazanie parametru mer, pomiar z anteny jest oczywiście wykonany pasywnie. Porównując siłę sygnału na mierniku Alpsat, na multiplexie drugim siła wynosi 64 dB na mikrowolt, mer 40, ber przed korekcją 3 do 5. Ciekawy kanał 27, bo tu będzie echo niestety. I ten miernik nie ma funkcji echa. Ber mamy do drugi. I po tym można rozpoznać, że jest echo. No bo ber nam się spieprzył. Mer jest jaki? No. Czyli mer stoi w miejscu, a ber się tylko uszkodził. Na 27 co będzie pokazywać? Tutaj generalnie mer powinien skakać, bo echo było do minus drugiej, nie? To jest dosyć wysokie echo. Postaramy się zrobić takie do minus szóstej, minus ósmej. Na tym sprzęcie nie jesteś w stanie poradzić sobie w ogóle z echem. Nie, bo to stoi ci sztywno. I teraz... Przykład tego teraz na teraz, to masz 34. Czyli idealne. Czyli masz praktycznie według norm, a na telewizorze możesz zacinać. No. W zależności od telewizora. Można książkę napisać, nie? Tak jest. Tu jest bardzo silne echo i ten miernik nie pokaże ci echa. On ci pokaże mer, że jest super. No widzę. A jak wejdziesz sobie na rowerze, zaraz sobie na to wejdziemy, wejdziesz sobie na taki jest pomiar mer VS Carrier, możesz sobie wejść w nośne i tam będzie widać degradację nośnych normalnie. Uszkodzone nośne. Aha, w ten sposób. No i średni mer, średni mer będziesz miał 35, ale poszczególne nośne będziesz miał 10 meru. Odległość od nadajnika głównego to jest 61 km, od nadajnika SFN do świetlenia MUX-u trzeciego 32 km. Antena ustawiona jest na główny nadajnik. Pasywnie na MUX-ie trzecim mamy 62 dB, mer jest 26, ber do trzeci. I teraz przestawiając antenę w kierunku SFN będzie zwiększała się siła z tego dokładnie nadajnika. No to jest naturalne. Jak będziemy na planszy echa, na MUX-ie trzecim widać dwa sygnały. Wysokość mniejszego słupka jest mniejsza od tego głównego sygnału o minus 2, minus 3 dB. Kierując antenę bezpośrednio na nadajnik SFN, czyli ten doświetlający, stosunek dwóch sygnałów na tej samej częstotliwości się oczywiście zmieni. Echo nam spadnie do minus 12, bitowa stopa błędów podniesie się super aż do 6. W takim ustawieniu anteny siła sygnału z multiplexów 1, 2, 4 i 6 z tego głównego nadajnika oczywiście naturalnie się o jakiś poziom obniży. Duży wpływ ma tu kąt między nadajnikami oraz kąt połowy mocy użytej anteny. Ograniczamy oczywiście w tym ułożeniu anteny zdecydowanie echo na MUX-ie trzecim, ale niestety będziemy mieli dość dużą dysproporcję wysokości sygnału na MUX-ie trzecim, porównując z innymi pozostałymi multiplexami, w tym przypadku będzie to 10 dB. W tym dokładnie przypadku, w tym miejscu odbiorczym zdecydowałem się odstroić jednak w drugą stronę, czyli odstrajamy się od nadajnika SFN oraz odstrajamy się od nadajnika MFN i ustawiamy antenę pod najmniej korzystnym kątem w stosunku do nadajnika SFN. Warto znać charakterystykę promieniowania danej anteny. Łatwo sobie to wtedy zobrazować, pod jakim kątem trzeba ją ustawić, żeby jak najmniejszy zysk ta antena w tym kierunku tego nadajnika generowała.
tym sposobem zredukowaliśmy stosunek między sygnałami o tej samej częstotliwości zadajnika SFN i MFN do prawie minus 12 dB. Siła sygnału na muksie trzecim naturalnie oczywiście spadnie. Tu w tym momencie spadła do 56. MER jest stabilny powyżej 32. BER 5 do 5, więc też całkiem spoko. Dzięki takiemu ustawieniu nie dość, że mamy zredukowany wpływ echa, to dodatkowo wyrównały nam się pasywnie wszystkie dostępne multipleksy z całego pasma UHF. To jest oczywiście ustawienie tak zwane kompromisowe i w tym momencie te 56 dB na mikrowolt troszeczkę za mało, tym bardziej, że musimy jeszcze ten sygnał rozdzielić i użyć kilkunastu metrów kabla do tego drugiego nieszczęsnego telewizora. Możemy wykorzystać przedwzmacniacz, który znajduje się wewnątrz w antenie telewesza. Włączenie zasilania 12 V uruchamia ten właśnie przedwzmacniacz. Dokłada on też swój własny szum. Siłę dodatkowo podnosi o kilkanaście decybeli. W tym momencie automatycznie parametr MER i parametr BER się po tym zasilaniu podniósł. Na rowerze pomiar 72 decybeli, na Alpsacie pomiar 73. Alpsat pokazuje BER 4 do 5, rower wskazuje BER do 6. Multiplex trzeci mamy 70 dB po wzmocnieniu, czyli możemy powiedzieć, że pomiędzy multiplexami te siły sygnału są bardzo wyrównane. MER podniósł się z 32 do 35, niestety BER stoi nadal w miejscu, jest nadal do 5. Co to oznacza? Oznacza to, że echo się tutaj nie zmieniło, nadal pozostało w okolicach minus 11, minus 10 dB. Odległość nadajników jest cały czas taka sama. Przecież kąt padania sygnałów z multiplexu trzeciego z tych dwóch nadajników również jest stały. My tego kąta nie zmieniliśmy. Nie wiadomo, o co chodzi. Co do echa, oczywiście jest dostępnych kilka innych metod na zredukowanie go w przypadku nadajnika SFN. Natomiast ten sposób moim zdaniem jest najprostszy, lecz niestety nie zawsze będzie skuteczny. O tym trzeba pamiętać. Dodatkowo sprawdziliśmy sobie poziomy internetu LTE 800 w instalacji, to już akurat z wykorzystaniem miernika Alpsat. Z włączonym przedwzmacniaczem poziomy te oscylują w okolicy 66-68 dB. Pozostało nam domalowanie masztu do końca oraz przymocowanie do niego nowego okablowania. Do elewacji okablowanie zostało przymocowane w trochę inny sposób. Użyliśmy tak zwane chwytaki kablowe. Daniel oczywiście uprzednio nawiercił w niej tej elewacji małe otwory, żeby ładnie te chwytaki siedziały. W przypadku korzystania z impulsatora kinetycznego wystarczy jedno chybione uderzenie, aby poznać bogaty świat wewnętrzny i kulturę wypowiedzi. Osoba, która przechodzi koło tego budynku, widzi, że antena nie jest ustawiona w kierunku nadajnika i może to sprawiać ją w pewnego rodzaju zakłopotanie. Część masztowo-antenową mamy skończoną, stare okablowanie trzeba jeszcze zwinąć. Jak widać, jego stan już wołał o zmianę. Ładne opakowanie przynajmniej. No. Koledzy tutaj z Krakowa, instalatorzy, bardzo chwalą. Fubę tak samo. No chuba to sama z ciebie, nie? Któregoś założymy, albo tego, nie? Zamiast Alcada został założony zwykły pasywny rozdzielacz 1:2. Poziom siły sygnału przy pierwszym telewizorze oscyluje mniej więcej w okolicy 65-63 dB na mikrowolt. Okablowanie do drugiego telewizora po wcześniejszym ustawieniu wszystkich za i przeciw postanowiliśmy doprowadzić przez strych. Dalej pójdziemy przez ścianę, przewiercimy się, pójdziemy za rynną i dalej wzdłuż niej w dół prowadzimy okablowanie aż do samego dołu. No przynajmniej taki jest plan. Żeby się nie przewiercać, to może ja kawałek kabla tam wyprowadzę i powiesz z zewnątrz po prostu, gdzie on tam idzie i koniec. I będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Bo tu się ciężko, że się odnieść w ogóle. Wejdź, nie? Będzie widać. No. Okej. Okay. Tak, bo to jest końcówka tego... Końcówka tego, tego pierwszego dachu, tak. Tu tak. Masz tego pierwszego, a tu jest ten mały. Więc jesteśmy w idealnym miejscu. No, idealne miejsce jest. Tu by trzeba było ten kabel jakoś też to pouczepiać. Korytko świniowe trzeba. Nie korytko świniowe, bierz! No i musimy przewiercić teraz tak.
40 cm w dół i w prawo. Przywierciliśmy się centralnie za rynną. O, tam jest otwór. I kabel będzie schowany za rynną. Naciągnięty, nie będzie go w ogóle widać. Pomieszczenie, do którego musimy doprowadzić okablowanie, to jest tutaj to. Telewizor jest tam z tyłu. Możemy wykorzystać ten otwór, który tutaj już jest zrobiony. Jest luz. Jeden kabel pewnie przejdzie. Także taki jest plan działania. Daniel pojechał po okablowanie, bo nie starczyło, a nie chcemy sztukować, więc chcemy zrobić w jednym kawałku, żeby już tego sztukowania nie było. No, tu kabelek tędy, tędy, tędy. Tutaj tędy. Tam się będzie łączył z czarnym i czarny będzie szedł do samego końca. A tu już byśmy chyba przeszli za tą belkę. Tak, to zaraz tak zrobimy. Ja myślałem, że to jest ta belka od samego początku, a jednak nie. Coś tak tu mi się pofiołkowało. Zobaczcie, tutaj Sebastian sprawdza szczelność kabla, zanurza w takiej specjalnej brytwannie tak. I patrzymy, czy bąbelki nie lecą. O, bąbelki lecą. O, to nie. O, nieszczelny. Do wulkanizacji. Wulkanizacji. Ja może sobie tu głowę pozwolisz? Dobra. Dobra, możesz puścić. Otwór z kablami szedł do pomieszczenia obok, więc musimy do tego pomieszczenia wykonać go na nowo. Sterowanie do kaloryfera jest tu. Jak jest tu, to nie ma go tu. I w teorii musielibyśmy sobie obliczyć wysokość i przewalić się stamtąd tu chyba, bym spróbował. Po wykonaniu pomiarów wysokości zdecydowaliśmy się przewiercić jednak od wewnątrz na zewnątrz. Czyli rzeczy w prawo, w lewo? W prawo, w tam, jeszcze, o dobra, no, tutaj? To by trzeba było, no, bo ja będę wiercił gdzieś mniej więcej, tak, gdzie masz rękę. No a jak przez rękę ci przewiercę, to nie będzie problemu? No. Okej. Ściana wykonana była częściowo z drewna, a częściowo z cegły. Okablowanie zostało finalnie ukryte w listwie, tylko jego krótki odcinek dosłownie wystaje od narożnika aż do samego telewizora. Po kilkunastometrowym odcinku tego okablowania poziomy nie spadły aż tak drastycznie, zatrzymały się w okolicy 60 dB na mikrowolt. 58, 61, 59, 61, 59. Pięknie, panie kochany. Ten telewizor nie wspiera niestety standardu DVB-T2, dlatego dodatkowo został założony zewnętrzny dekoder. Wyszukanie wszystkich kanałów to była już czysta formalność. Telewizję mamy przywróconą w tym pomieszczeniu, a to oznacza, główny cel misji został osiągnięty. Na koniec spotkało nas miłe zaskoczenie, za co serdecznie raz jeszcze dziękujemy. Możemy zrobić sobie zdjęcie. Jakbyście mieli chwilę czasu, to tu macie takie coś, specjalne coś. Jak ktoś się rozlicza pita, to wie, co z tym zrobić. I możecie swój 1% przeznaczyć tutaj właśnie na ten dom dziecka. To tak oczywiście nie zmuszam nikogo, ale fajnie by było. Informacja dla Xmuxa, dla 20 subskrybentów kanału jest dostępnych 20 sztuk anten 20Y. To jest ta średnia antena, która dosyć zacnie wyszła w naszych testach. Cena 249 zł. W tej cenie macie filtr LTE Xmuxa i wysyłkę, też cenę tej wysyłki do Polski. Antena jest zapakowana w zgrabne pudełko, jest to wersja przedzielona, także nie zajmuje aż tak dużo miejsca w tym pudełku i wysyłane jest to bezpośrednio od Xmuxa pod wskazany przez Was adres w Polsce.